Cześć, widzimy się dzisiaj w pierwszym odcinku nowej serii, którą nagrywamy razem z Robertem Lipińskim. Cześć Robercie. Cześć Tomku, witam Was wszystkich. A nowa seria dziwnym trafem będzie miała tytuł mocno zbieżny z nową książką Roberta, czyli Przestań Wreszcie Sprzedawać. Robimy w ten sposób razem z Robertem podcast, który będzie dostępny również w formie wideo. Podcast o efektywnej sprzedaży B2B. Kim jesteśmy? Być może nas nie znacie, chociaż byłoby to dziwne. Ja nazywam się Tomasz Ciosek, jestem przedsiębiorcą, właścicielem Agencji Doradczej Pracownia Synergii i w tym podcaście będę występował jako ktoś, kto potrzebuje na co dzień efektywnej sprzedaży i chce się o niej dowiedzieć, jak najwięcej ciągnąć będę z tego powodu Roberta za język. Robercie, a kim ty jesteś? Cześć, witam Was. Pewnie też nie wszyscy mnie znają, chociaż chciałbym, żeby to się zmieniło. Za chwilkę e... się zmieni. Kim jestem? Jestem przedsiębiorcą, jestem sprzedawcą. Jestem osobą, która od ponad prawie 10 lat realizuje projekty wdrożeniowe, optymalizacyjne, właśnie dotyczące sprzedaży B2B u moich klientów. Jestem, jak sam siebie nazywam, nie trenerem sprzedaży. To pewnie gdzieś wyjaśni się w trakcie naszych podcastów. Pewnie nie raz. No jestem autorem książki, przez przestań wreszcie sprzedawać, która no, mam nadzieję, że niebawem pojawi się na półkach chociażby takich znanych, nazwijmy to, żeby nikogo nie reklamować, znanych miejsc, w których można kupić książki, będziemy na pewno o tym informować. Na 100%. Dobra. A co w ogóle zyskacie, drodzy widzowie i słuchacze, gdy. Te odcinki nasze będziecie śledzić, słuchać i przede wszystkim wdrażać. Myślę, że dobrą odpowiedzią na to będzie przede wszystkim zacytowanie misji Roberta, bo trochę na niej się tutaj zasadzamy. Robercie, po co ty w ogóle to robisz? Tak, dobre słowo misja. Myślę, że inaczej bym tego nie nazwał. Mam taką misję i takie, takie marzenie, może nawet trochę, chociaż wolę nazwać misją, bo misja ma jakieś konkretne. Kroki, które zmierzają do jej zrealizowania, pewnie każdy z Was spotkał się kiedyś z jakimś sprzedawcą i zadajcie sobie takie pytanie: i szybko odpytać w głowie, czy ten kontakt z tym sprzedawcą był czymś miłym, pożądanym, czy może czymś, co z jakiegoś powodu uznaliście za może nie do końca miłe, nie do końca pożądane. Ja bym chciał i nad tym pracuję, żeby w przyszłości sprzedawca był kojarzony z kimś naprawdę chcianym. Z kimś, kto do ciebie, jeśli dzwoni, to ty z chęcią odbierasz telefon, a wręcz czekasz na ten telefon, bo wiesz, że dzwoni ktoś, kto tak naprawdę chce ci w czymś pomóc. I myślę, że ten wątek też rozwiniemy w trakcie podcastu. Dzisiaj nie będę o tym teraz za dużo opowiadał, ale chciałbym, żeby tak kiedyś było i mam ku temu narzędzia, które realizuję. Nie które wdrażam, się ich użyć. Tak, które wdrażam z moimi klientami, gdzie faktycznie ta zmiana następuje. A ja życzę nam wszystkim, aby w efekcie tego działania przy naszych telefonach nie pojawiała się informacja, podejrzenie spamu, bo to, to jest coś, z czym obecnie sprzedawcy muszą się borykać, ale sprzedawcy, którzy trochę działają, nazwijmy to, bardziej na hama niż w sposób przemyślany. Czego się w ogóle dowiecie po całej tej serii, a właściwie nie po całej serii, ale po każdym z odcinków, dostanie całą masę naszych. Doświadczeń, rekomendacji prosto z życia wziętych. Będziemy, będziemy obalać przeróżne mity sprzedażowe, opowiemy sobie o nich, pokażemy alternatywne sposoby postępowania w bardzo konkretnych sytuacjach sprzedażowych. Postaramy się, żeby nie trwało to dłużej niż 20-30 minut na odcinek. Robercie, czyń honory wprowadzania hashtagu. Tak, chciałbym, żebyście od dzisiaj mogli zacząć korzystać z takiego hashtagu, pod którym będziecie mogli znaleźć wszystko, o czym mówimy. I on będzie dosyć prosty, ponieważ będzie brzmiał dokładnie tak jak tytuł książki i tytuł tego cyklu. Czyli przestań wreszcie sprzedawać. Oczywiście z haszem na początku i uwaga, z polskimi znakami. Pod tym hashtagiem na przykład na LinkedInie będziecie mogli znaleźć kilka postów, które są tam przypięte, a każdy odcinek naszego cyklu również będzie. Będzie oznaczony tym hasztagiem. Dodam jeszcze, że upublicznianie treści z książki i roz, rozszerzanie tej wiedzy sprzedażowej jest jednym z elementów realizacji Roberta misji. I dlatego też zgodził się na to, że będziemy o tej sprzedaży mogli tutaj sobie rozmawiać na nasze, no i wasze, w sumie też, nazwijmy to dobro, czy też. Pożytek po prostu. Dobra, słuchajcie, to jeśli chodzi o ten odcinek wprowadzający, to my zmykamy. Zapraszamy Was do suba, łapkę w górę. Podzielenia się tym ze znajomymi. Dajcie nam trochę ognia do tego, żeby lecieć z kolejnymi odcinkami, a, a propos odcinków najprawdopodobniej jest już ich kilka na kanale, więc zapraszamy od razu do przejścia do kolejnego odcinka i do posłuchania merytorycznych treści. Wszystkiego dobrego, dziękujemy i do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.